Dzień z Republiką. 20 lutego 2024 roku to dzień, w którym rolnicy polscy wyjechali na drogi po to, by zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi i zaprotestować przeciwko planom Unii Europejskiej zastąpienia produkcji lokalnej, europejskiej, polskiej produkcją chociażby z Ukrainy. Michał Gwardyjski jest w Smardzewie w województwie łódzkim. Michale, co się dzieje wokół ciebie? Widzą państwo doskonale, że tutaj, gdzie znajdujemy się w Smardzewie, w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim, ta kolumna ciągników, ona już wyjeżdża na drogę krajową. Odbędzie się blokada tej drogi krajowej. Będzie przejazd też przez Sieradz, jak rozmawialiśmy z organizatorami. Organizatorzy również przekazali nam, że od strony z Duńskiej Woli zmierza kolejna kolumna ciągników. Także okolice Sieradza z Duńskiej Woli, te wszystkie drogi będą drogi krajowe, drogi wojewódzkie, główne węzły, ronda, one będą zablokowane. Ponadto, jak już wspominałem, rolnicy swoimi ciągnikami przejadą przez centrum Sieradza, również będą podjeżdżać pod elewatory, również pod dyskonty, do których to jest sprowadzana właśnie żywność oraz produkty rolno-spożywcze za naszej wschodniej granicy. Setki ciągników, które tutaj przemierzają drogę krajową znajdującą się za moimi plecami, będą blokować przez najbliższe godziny, a wszystko to w ramach ogólnopolskiego strajku generalnego rolników, który odbywa się w setkach miejsc na terenie Polski. I Smardzew, a właściwie powiat sieradzki, bo te ciągniki, które widzą państwo za moimi plecami, one rozjadą się w kilka takich strategicznych miejsc na kilka węzłów. To jest jedno z tych wielu miejsc na mapie Polski, gdzie dzisiaj rolnicy będą protestować. Musimy pamiętać, że produkcja rolna, te ciągniki, które za nami, które za tobą jadą, to w dużej mierze są środki produkcji kupione na kredyt. Jeśli spadnie cena produktów czy sprzedaży produktów, no to po prostu całość się zawali, a długiem będzie obciążony przecież rolnik, a nie Komisja Europejska, czy nie państwo polskie. Na ile ta kolumna jest zorganizowana, na ile rolnicy, którzy biorą w niej udział, przekazują informacje? Czy są jakieś ulotki, które są rozdawane tym, którzy chcieliby się dowiedzieć, dlaczego rolnicy protestują? Strajk rozpoczął się od takiego małego zgromadzenia rolników na terenie jednego z pobliskich parkingów przy drodze krajowej. Tutaj organizatorzy poinformowali uczestników strajku, w jaki sposób on będzie przebiegał, jakie miejsca będą blokować. Zostały wydane instrukcje dla protestujących. Tak, będzie w ramach tego strajku rolników prowadzona również akcja informacyjna wśród mieszkańców Sieradza, którzy to będą na ulicach miast, którzy to będą spotkają tą kolumnę ciągników. Rolnicy będą informować, informują zarówno na banerach, które znajdują się na ciągnikach, na takich łopatach od ciągników, mówiące o tym, że właśnie chcą być rolnikami, a nie niewolnikami, więc ta akcja informacyjna też tutaj przebiega. Nie jest ona aż na tyle na ten moment zorganizowana, jak w niektórych miejscach, gdzie rolnicy rozdają ulotki. Tutaj bardziej ta formuła komunikacji werbalnej z protestującymi jest to przekazywane. No, mieszkańcy powiatu sieradzkiego wiedzą o tym doskonale, ponieważ wielu mieszkańców powiatu sieradzkiego to rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne, którzy to też są dotknięci tą polityką Unii Europejskiej, pakietem Fit for 55, a także niekontrolowanym napływem towarów rolno-spożywczych za naszej wschodniej granicy. Także ten charakter, ten protest ma charakter zarówno zorganizowany, bo organizuje go Solidarność Rolników Indywidualnych, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim łączeniu z panem Radosławem Kucharskim, koordynatorem na ziemię łódzką, na województwo łódzkie, a także na ziemię sieradzką protestu, ale wielu rolników przyłącza się spontanicznie do tego protestu, więc warto o tym podkreślić, że jest wiele miejsc na terenie Polski, gdzie rolnicy mogą protestować oddolnie, spontanicznie, poza tą tak zwaną mapą protestów, którą państwo mogą śledzić na naszej antenie. Może być również wiele miejsc zablokowanych, gdzie rolnicy wyjadą spontanicznie na ulicę i będą te miejsca blokować.
Kiedy rozpoczęły się protesty rolnicze, spin doktorzy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no i tego rządu 13 grudnia, wymyślili taki oto sposób tłumaczenia tego, co się dzieje. Otóż za problemy rolników odpowiedzialne jest Prawo i Sprawiedliwość. I jest odpowiedzialny minister czy premier Morawiecki, który zgodził się na Zielony Ład. Jest odpowiedzialny komisarz Wojciechowski, który podobno ten Zielony Ład wymyślił. No i tak dalej, i tak dalej. Dalej opowiadają to chyba sobie do tej pory, a na ile rolnicy wierzą w takie bajki? Nie, rolnicy mówią wprost, oni nie wierzą w takie bajki. Oni też przede wszystkim swój apel kierują do wiceministra Michała Kołodziejczaka. Tutaj na terenie ziemi sieradzkiej, gdzie jesteśmy, bardzo silne wpływy ma Agrounia. Dowiedzieliśmy się w rozmowach prywatnych, takich kuluarowych, że Agrounia próbuje wybielić w ostatnim czasie wiceministra Michała Kołodziejczaka, sugerując rolnikom protestującym tutaj, że on nie odpowiada. On tak naprawdę nic nie może, nie jest w stanie zrobić. On chce coś zrobić, ale napotyka się z oporem kierownictwa Ministerstwa i Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także rolnicy nie dają się nabrać na te bajki forsowane przez polityków Platformy Obywatelskiej. Oni mówią wprost, że ta polityka, która w nich bezpośrednio uderza, ona za jej realizacją, za jej pomysłodawcami są unijne elity, są elity brukselskie, które to dążą do zniszczenia polskiego rolnictwa. Ich pomysły w sposób znaczący odbijają się na polskich rolnikach i rolnicy oczekują jasnych deklaracji od rządu, również od wiceministra Kołodziejczaka, który tak bardzo często ochoczo lansuje się na tych protestach, jak chociażby w Nysie przed kilkudziesięcioma dniami, na takim jednym z pierwszych protestów. No tutaj w ziemi sieradzkiej rolnicy nie dają się nabrać na takie bajki. I by spełnić część chociażby żądań rolników, no wiadomo, że kwestia Zielonego Ładu to jest unijna elita i Bruksela, ale może coś można zrobić już na szybko. No pytanie właśnie, czy można zrobić coś na szybko, no to jest pytanie właściwe do urzędników, do administracji państwowej, która powinna działać w tym momencie, reagować w jakiś odpowiedni sposób, i tego wymagają rolnicy, którzy są tutaj, których protesty relacjonujemy nie tylko z ziemi sieradzkiej, nie tylko z województwa łódzkiego, ale z całej Polski. My będziemy za chwilę również udawać się w kolejne miejsca na terenie powiatu, gdzie rolnicy protestują, jak już państwu wspomniałem. Rozjechali się po kilku kluczowych węzłach. Będziemy na żywo pokazywać to, co się dzieje, jak ten protest przebiega, bo przypominamy, że to jest ogólnopolski generalny strajk rolników i rolnicy oczekują jak najszybszych działań ze strony administracji państwa. Michał Gwardyjski, no to w takim razie będziemy w kontakcie, będziemy śledzić te protesty ogólnopolskie, setki miejsc w całym kraju. I takie właśnie protesty, jak widzimy. Widzę, że kierowcy, którzy za tobą stoją, zwykłych samochodów osobowych, są dosyć spokojni, rozumieją sytuację. Tak, kierowcy rozumieją tą sytuację. No, część to są mieszkańcy tutaj pobliskich wsi powiatu sieradzkiego, także oni też są sami rolnikami, też w jakiś sposób mają najbliższych rolników, sąsiadów ich, w ich rodzinie, mają rodziny rolnicze, więc to w jakiś sposób ta sytuacja też na nich oddziałowywuje. Stąd to zrozumienie, to po pierwsze. A po drugie jest też wielu rolników, którzy jeżdżą no, nie ciągnikami, a cywilnymi samochodami, dołączają się do strajku. Dołączają się również mieszkańcy pobliskich wsi. Dołączyli się również myśliwi, co istotne. Państwo mogli widzieć kilkanaście minut temu na antenie telewizji Republika. Myśliwi z okolic dołączyli się taką liczną grupą, bo naprawdę liczącą blisko 100 osób, dołączyli do protestu rolników. Także coraz więcej tych grup społecznych solidaryzuje się z rolnikami. Pięknie dziękujemy. Michał Gwardyjski, jak państwo widzicie, na drodze w stronę Zgierza, w stronę
Smardzewo. W powiecie sieradzkim, dokładnie. Powiat sieradzki, województwo między Kaliszem, łódzkie. Między Kaliszem a Sieradzem. Między Kaliszem a Sieradzem, a rolnicy jadą do Sieradza. I będziemy to relacjonować. Pięknie dziękujemy, Michale. Bądź z nami, a my, proszę państwa, przełączamy się. Kolejnym naszym gościem jest pan redaktor Piotr Semka, publicysta do Rzeczy. Panie redaktorze, witam serdecznie. Te obrazki, które widzimy z całej Polski. Te obrazki, które widzimy z całej Polski. Czy to się może przełożyć na działania rządu? Dzisiaj posiedzenie gabinetu do premiera Tuska i Polskie Stronnictwo Ludowe ma przedstawić jakąś relację z tych wydarzeń. Jak rozumiem, będą również jakieś opcje, co można zrobić. No, pierwszym problemem, który się będzie coraz częściej pojawiać, będzie to, że protesty będą skierowane przeciwko ustaleniom całej Unii Europejskiej. I tutaj Donald Tusk będzie tłumaczył, że my byliśmy przeciw, ale nas przegłosowali, ale nie wytłumaczy to, dlaczego doszło do tego procesu, w którym Polska, a szczególnie elity platformerskie, zaakceptowały coraz mniejszą podmiotowość Polski w takich sprawach i coraz większą władczość całej Unii jako większości. Za chwilę Donald Tusk prawdopodobnie będzie używał tego argumentu, że na przykład w kwestii paktu solidarności migracyjnej jemu po prostu każą. Polska, owszem, była przeciw, ale to nie wystarczyło, aby zatrzymać regulacji. Tutaj mamy do czynienia z tym samą rzeczą. Ideologiczne relacje, wpływ tego ideologii klimatyzmu na decyzje, które potem przekładają się na mechanizmy finansowe, które miażdżą rolników. No i to jest problem, od którego nie uciekniemy. Donald Tusk w kontekście Unii Europejskiej szedł do wyborów z takim hasłem, by Polska poprawiła swoją pozycję w Europie, by stała się jednym z krajów decydujących o tym, co się dzieje w Europie, no to widzę tutaj pewne sprzeczność, no bo z jednej strony albo jesteśmy krajem, który decyduje, albo musimy podporządkowywać się innym. Czy politycy, czy obywatele, którzy wspierają Koalicję Obywatelską, również tę sprzeczność dostrzegą? No, powoli to będzie coraz bardziej widoczne, bo tłumaczenie, bo Donald Tusk lubi występować w dwóch rolach. Wtedy, kiedy to jest połączone z jakimś jego przekonaniem o prestiżu, odbywa w ciągu jednego dnia wizytę do Berlina i do Paryża, gdzie się fotografuje z Olafem Scholzem i Emmanuelem Macronem, a życzliwi publicyści mówią, no, Polska wróciła do wielkiej triady, wielkiej trójki, która będzie decydować o kształcie Europy. Nie, Donald Tusk nie ma równej pozycji wobec kanclerza Niemiec i prezydenta Francji i nie ma mocnej pozycji wobec komisji w Brukseli, którą niestety zasilają swoimi projektami ideolodzy lewicowi. I tej dychonomii nie da się zrobić, bo nie może raz Tusk mówić, jestem jednym z trzech decydujących o kształcie Europy, a z drugiej strony, kiedy coś trzeba zjeść, nie, jakąś gorzką żabę, to Donald Tusk będzie mówił, próbowałem, starałem się, ale nic nie mogłem. No, albo jest mocny, albo jest słaby, na coś trzeba się decydować. To jeszcze... A prawda jest taka, że jest faktycznie słaby, choć pozuje na mocnego. To jeszcze Donald Tusk, który były takie podejrzenia jeszcze w 2021 roku, że celem jego powrotu do polskiej polityki, tej kampanii jednak bardzo wyczerpującej, dwuletniej, której celem było przejęcie władzy w Polsce, jest w ostateczności posada w Komisji Europejskiej, najlepiej przewodniczącego tejże komisji. No wczoraj okazało się, że to drogi Donald jednak nie będzie kandydował w tych wyborach na komisarza, ponieważ droga Ursula zamierza kandydować na drugą kadencję. No i tu się znów zderza faktyczna pozycja Tuska z tym, co... O, nie podobają mi się takie obrazki z wieszaniem kogoś. To jednak jest coś niedobrego.
zderza się faktyczna pozycja z pozycją wyimaginowaną. No. Donald Tusk owszem mógł być rozważany jak kandydat na szefa komisji, ale to jest typowa sytuacja, kiedy jest spokój i cisza. W sytuacji, kiedy interesy Niemiec są zagrożone, a gospodarka tego kraju przeżywa bardzo duże perturbacje, zarówno socjaliści, jak i chadecy w Niemczech zgodzili się do tego, że forsują Ursulę von der Leyen na kolejną kadencję po to, żeby oczywiście była mężem zaufania niemieckich interesów zagrożonych na wielu frontach. Ale do refleksji, że na przykład polityka Fit 55 w dziedzinie klimatu to jest samobójstwo dla Europy, na przykład Niemcy jeszcze nie dojrzały, a proszę pamiętać, że w tej chwili rządzi koalicja, w której są Zieloni, czyli ugrupowanie, które kwestie ratowania przyrody stawia bardzo serio, na co z kolei nie godzą się rolnicy, dla których to jest podcięcie podstaw ich egzystencji, plus dodatkowo oni też odrzucają szybką integrację Europy z Ukrainą. Też boją się, że ukraińskie produkty zaleją Europę i te wytwarzane z dużym kosztem płody rolne, które wytwarzane są w Niemczech czy w Polsce, no będą wobec nich na straconej pozycji. Nikt nie przetrzyma zalewu miodu, pasz, pszenicy i rozmaitych tego typu surowców, które Ukraina produkuje w warunkach dużych gospodarek, no takich postkomunistycznych, które teraz przejęli oligarchowie i którzy to oligarchowie są bardzo skuteczni w naciskaniu na prezydenta Zełenskiego, aby domagał się pełnego przepływu produktów wolnych z Ukrainy na rynek europejski. No tutaj podejrzewam, że właściciele tych gospodarstw naciskają nie na prezydenta Zełenskiego, a bezpośrednio na Komisję Europejską i przekazują im argumenty, które do eurokratów trafiają w odpowiedniej walucie, ilości i na odpowiednie konta. Te argumenty przekonujące tam są. Bardzo ciekawa sprawa jeszcze pojawiła się w związku z Radosławem Sikorskim, który jest podobno kandydatem na nieistniejące jeszcze miejsce człowieka, który będzie odpowiadał za obronę Unii Europejskiej. Czy to jest taka kombinacja, którą Donald Tusk zastosował w czasach, kiedy ubiegał się o stanowisko szefa Europejskiej Rady Europejskiej? No to jest w ogóle taki, no... To jest znowu nowy konik Niemiec i Francji pod tytułem my Europa, nie możemy liczyć na Trumpa, musimy stworzyć własną siłę obronną. Tyle, że to jest śpiew przyszłości, o ile w ogóle ma to sens. No ale media tej drugiej bańki już praktycznie widzą w Radosławie Sikorskim polityka, który tutaj O czym my mówimy? Czy my mówimy o stworzeniu stanowiska komisarza, no to w Unii Europejskiej są dziesiątki stanowisk, które są, no, nazwijmy to fikcyjne, no, albo są początkiem długiej drogi, bo nie chcę depresjonować tych pomysłów. Natomiast źle się dzieje, kiedy pada takie hasło, że my się sami obronimy i jest to punkt wyjścia do tego, żeby odwrócić się plecami do złego Trumpa, bo powiedział to czy tamto. Europa nie jest w stanie sama się obronić bez Ameryki. I dlatego równolegle do tworzenia jakichś struktur obronnych europejskich powinno być cały czas utrzymywane jako dogmat sojusz z Ameryką. Jeżeli Trump nawet mówi niekiedy rzeczy, które mogą niepokoić Europejczyków, to problem jest taki, że jeżeli wygra, to Europa musi znaleźć sposób na nawiązanie współpracy, a nie traktować go jako zadumionego. To jest droga do nikąd. Ten sojusz z Ameryką ma nie tylko wymiar obronny, ale też handlowy, ale też cywilizacyjny, no bo to jest ten rule-based order,
czyli porządek oparty na zasadach. I nasze kraje, które wyrosły na kulturze chrześcijańskiej, to rozumieją w takich krajach jak Chiny. No po prostu przeciwnika trzeba zwalczyć wszystkimi możliwymi metodami, łącznie z jakąś formą zmyłki, jakąś formą oszustwa. Druga jednak strona jest to partnerstwo technologiczne, partnerstwo przemysłowe, partnerstwo rozwojowe, wreszcie wspólne badania, które posuwają naprzód naukę i technikę. I tutaj też no, Europa niczym nie dysponuje. Najlepsi naukowcy, Francuzi chociażby, pracują na amerykańskich uniwersytetach, więc ja w ogóle nie rozumiem, skąd się ten obłęd samodzielności europejskiej wziął i dokąd to może doprowadzić. No, oba państwa, które przewodziły Europie, Niemcy i Francja, z różnych powodów przeżywają kryzys. No, niemiecka gospodarka zbudowana na oszczędzaniu na obronie oraz korzystaniu z tanich surowców rosyjskich doszła do granic swojego rozwoju i niemieckie elity wykonują rozpaczliwe ruchy w celu znalezienia jakichś takich tematów, którymi przykryją tą nędzę. To jest trochę tak, jak kiedyś Kapuściński opowiadał, że w latach 60. powstawały liczne państwa afrykańskie, które zakładały, że skoro skończy się kolonializm, to natychmiast osiągnął podobny poziom. No bo przecież kolonializm był przyczyną nędzy, jak się kończy kolonializm, to będzie cudownie. Cudownie nie było, bo urzędników belgijskich czy angielskich zastępowali lokalni, którzy bardzo często byli skorumpowani albo w ogóle posługiwali się przemocą. I wtedy ci przywódcy afrykańscy rozpoczynali kolejną rzecz. Krajowe tematy były smutne i tu trudno było coś zmienić, ale można było występować w ramach tak zwanego ruchu trzeciej siły, demonstrować solidarność z Kubą, ze Związkiem Radzieckim, z walczącą Kongo, no i tak dalej. Więc przywódcy Niemiec i Francji, jak gdyby chcąc oderwać się od tych trudnych do rozwiązania w krótkim etapie problemów, które męczą ich państwo, rzuciły takie hasło, no to teraz jeszcze więcej Europy, jeszcze więcej federalizacji, jeszcze więcej wspólnego rynku. Bardzo często wykorzystują to do zwalczenia swoich rywali, na przykład wsadzając lekką rączką rozmaite ugrupowania do obozu śmiertelnych wrogów Europy jako piątej kolumny Putina. W Polsce to w tą rolę ma być wklejony PiS, chociaż z racji jego udziału w zatrzymaniu agresji rosyjskiej na Ukrainie nie jest to łatwe. Ale mimo to, bo próbowany jest Kaczyński czy Macierewicz wsadzany w ramki przyjaciela czy piątej kolumny Putina. Czasami łaskawie tylko mówi się, że mimowolni. To już taki aksjomat, jeżeli oglądamy media głównego nurtu, to nawet nie próbują tego udowadniać. Po prostu mówią, że tak jest i koniec. No wiadomo, że ten wygrywa, kto stworzy bardziej przekonującą narrację. Natomiast wracając jeszcze do tego strajku i właśnie mamy tutaj na ekranie, ja nie lubię tej symboliki z takim wieszaniem, sznurem. To rolnikom dobrze nie wyjdzie. Tak samo jak dochodzą informacje, no, mam nadzieję, że jeszcze, że się nie potwierdzą, ale o blokowaniu ekspresu Kijów-Chełm, czy też zatrzymywaniu pomocy ukraińskiej, humanitarnej. To jest droga, przed którą rolników przestrzegam. To wiem, że przy tej kwestii... Panie redaktorze, ja myślę, że w tej sprawie jest bardzo ciekawe pytanie, na którego zapewne odpowiedź nie znajdziemy. Gdzie są polskie służby? Jeżeli wokół granicy działają ludzie, którzy są związani z rosyjską narracją, to dlaczego wolno im to robić? Dlaczego dopuszczani są do rolników i dlaczego... No przecież protestujący rolnicy nie są w stanie odróżnić kogoś, kto mówi w ich imieniu, a kogoś podstawionego kacapa, tak, ale który wychodzi i tutaj ich buntuje i wkłada w ręce czy w ich usta hasła, z których oni by sami nigdy w życiu nie powiedzieli. I tutaj jest kwestia dla ministra Kierwińskiego, prawda? Całą tą sytuację
Tu jest koniec już. Dobrze, ale całą tą sytuację też ułatwia sytuacja, że zasadniczo ten ruch protestu, ja na razie no, nie widzę jakiegoś lidera tego ugrupowania, nie widzę jakiegoś struktury organizacyjnej. To jest zwoływane, rozumiem, na Twitterze czy na jakichś forach społecznościowych, ale na razie nie widzę, kto miałby być twarzą, kto miałby występować w imieniu tych wszystkich protestujących. Jeżeli pan pokazuje mapę, to jest gdzieś około, nie wiem, 90 czy 100 kółeczek, które oznaczają ognisko oporu, no to ja tylko mogę powiedzieć tak, albo rolnicy wytworzą jakąś strukturę organizacyjną, albo to będzie tylko takie blokowanie autostrad, blokowanie ważnych przejść granicznych i tak dalej. Tutaj rolnicy też muszą się zorganizować, bo powoli jest to duży ruch, który nie ma swojej twarzy, który nie ma swoich liderów. Czasami oczywiście, jak tutaj też relacjonował dziennikarz, sytuacja jest taka, że rejon miał silną agrounię, tylko że jej lider uciekł do obozu Tuska na sutą posadę i teraz obiecuje, że coś zmieni, albo wchodzi w tonację, bo to ja nie mogę, bo ja się staram, a wszyscy inni mają to gdzieś. To jest ryzykowne, bo ktoś powie, no to po co pan siedzi w tym. Panie redaktorze, kończąc tą rozmowę, no ja bym nie zdejmował odpowiedzialności z organów państwa za powstrzymanie prorosyjskich ruchów i prorosyjskich działaczy. Sytuacja jest naprawdę napięta. Mamy sytuację międzynarodową i moim zdaniem to nie jest tak, że wobec ludzi, o których wiemy na 100%, że są opłacani przez Moskwę, można im pozwolić na wypowiedzi, na mobilizowanie rolników wbrew interesom Polski, wbrew interesom europejskim, w ramach jakiejś wolności słowa. Tutaj moim zdaniem pole do popisu ma rząd, ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych woli zajmować się poprzednim rządem. To chyba oczywiste. Piotr Semka, publicysta do rzeczy, jest naszym gościem. Panie redaktorze, pięknie dziękujemy za te bardzo ważne uwagi. Dziękuję. Kłaniamy się. A my, proszę państwa, za chwileczkę połączymy się z panem Stanisławem Andersem, rolnikiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Piotr Semka wzywał, żeby pojawiła się jakaś instytucja, jakaś organizacja, która kieruje, czy która jest twarzą tego protestu. Moim zdaniem właśnie NSZZ RI Solidarność taką twarzą jest. Czy już się słyszymy? Pan Stanisław Anders, rolnik, halo? Jeszcze się nie słyszymy, ale za chwileczkę będziemy się słyszeć. Widzimy, proszę państwa, mapkę protestów. One są w całym kraju i dotyczą wspólnych tematów. Oczywiście przede wszystkim jest import taniej żywności z Ukrainy. W dużej mierze ta żywność jest zepsuta, ale nawet jak nie jest zepsuta, to jest to żywność wyprodukowana po pierwsze w ogromnych kombinatach, po drugie przy użyciu środków chemicznych, środków ochrony roślin, które są zabronione w Unii Europejskiej i zabronione z pewnych powodów. Zabronione z powodów zdrowotnych, zabronione z powodów środowiskowych. Drugim tematem jest Zielony Ład i sprawa zakończenia tego szkodliwego dla Europy procesu przez Unię Europejską. Stanisław Anders jest już z nami. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Ja rozumiem, że państwo chcecie tutaj pomóc rządowi i powiedzieć i dać im do ręki argument mówiący w dyskusjach europejskich, no nie możemy pozwolić na wwożenie produktów z Ukrainy, nie możemy pozwolić na Zielony Ład, bo patrzcie, co się dzieje, przegramy wybory. Ale zdaje się, że rząd tego nie rozumie. Panie redaktorze i wszyscy nasi słuchacze, którzy słuchają nas, jest taka sprawa. Mamy większy problem nawet niż to, co żeśmy w pierwszej wersji pan przedstawił, że ta produkcja ukraińska jest raz, że tańsza, raz, że przykładowo nie spełnia norm wszystkich parametrów, jak to się mówi, sanitarnych. Wiemy, co jest na Brukseli, przykładowo Zielony Ład, że jest to zniszczenie polskiego i nie polskiego, europejskiego rolnictwa. Nie obronimy świata, bo jednak Chińczycy, jednak Indie, jednak Stany całkiem co innego robią. Mamy gorszy dylemat. Słuchajcie, drodzy słuchacze,
polski rząd nie chce nam nic pomóc. Wczoraj byliśmy w Warszawie, mieliśmy mieć spotkanie z ministrem Siekierskim. Jutro lecą chłopcy do Kopy Kodzieki, do Brukseli, ze wszystkimi normalnie rolnikami europejskimi rozmawiać. Nie doszło do żadnego spotkania. Na granicy jest następny problem, który w ten sposób. Polska policja, nie milicja, a policja, i ukraińscy przewoźnicy, jak również normalnie służby ochroniarskie firm przewozowych, gonią polskiego chłopa z granicy. Także zostaliśmy sami na polu bitwy. Jest nam bardzo przykro. I to, co się dowiedzieliśmy, jest sytuacja taka, że ministerstwo nasze, resort, jest za małe, za krótkie przysłowiowo. Musi to wykonać polski rząd. Mieliśmy zaprotestować w Warszawie, żeby zrobić troszkę ulgę dla naszych środowisk. Wygląda to następująco. Wszystkie praktycznie sprawy, ktoś wyprzedził, są poblokowane. I tu jest dylemat dla nas, że gdzie my możemy się w Warszawie spotkać? Musimy coś wymyślić. Nie mówimy na razie terminów, nie mówimy na razie nic, bo widzimy, jak to jest wyprzedzane. Ktoś nad tym kontroluje, ktoś to pilnuje i wyprzedzają nasze przygodowo wszystkie spostrzeżenia, przemyślenia. Ciężko nam na ten temat rozmawiać. A jeszcze jeden taki maleńki, dyskretny sprawa. Dzisiaj rano zobaczyłem na Facebooku, że koledzy z Olsztyna chcieli zablokować w Stawigudzie dyskonty. To są normalnie magazyny sieci tych wielkoobszarowych, konkretnie Biedronki. I dodzwoniłem się do wójta Stawigudy, poprosiłem go, przedstawiłem się, że jestem rolnikiem, że jestem koordynatorem, że reprezentuję Związek Solidarność, wiele innych rzeczy. I zapytałem się, dlaczego, mówię, odmówił im blokowania tych dyskontów, żeby nie blokować miast, urzędów wojewódzkich, nie to. Sytuację przedstawił mi następująco, że Biedronka przedstawiła, że w przeciągu 7 dni, jeżeli zablokują te magazyny, oni stracą 125 milionów złotych na tych normalnie towarach szybko się psujących. Zapytałem, a ile straci pański rolnik w pańskiej gminie? Czy pan sobie z tego zdawał sprawę? Do mnie z takim zapytaniem nikt nie przyszedł. I uważałem, że miałem słuszną rację, zgodnie z literą prawa, podjąłem taką decyzję. Zabronił blokady dyskont normalnie tych dużych magazynów do supermarketu. No tak, bo tam są produkty szybko się psujące, jak pan wspomniał. Jak najbardziej. Poprzedni ale rząd, rolnika, ja przypomnę jedną inicjatywę poprzedniego rządu, ona chyba nie doszła do skutku. Prawo i Sprawiedliwość miało taki pomysł lokalnej półki, żeby w supermarketach istniały specjalne półki z produktów lokalnych, tak żeby Michał nie kupować ziemniaków. To zaczął Michał Kołodziejczak, żeby była jasność. To było Michała Kołodziejczaka hasło, ale tamten rząd podjął tą rękawicę i chciał to wykonać. No i co, źle, że natomiast podjął? Ten rząd zaprzepaścił to. Michał jest w tym rządzie i Michał tak samo po prostu nie jest władny. Jak my z nim rozmawiamy, był w Nowym Dworze, ja osobiście z nim rozmawiałem i zapytałem, jak to wygląda. On powiedział jedno. Stanisław, bo trochę się znamy, chociaż dużo jest młodszy ode mnie, powiedział w ten sposób. My nic jako polski rząd nie mamy do powiedzenia. On był na granicy i powiedział, to tylko rząd ukraiński rozmawia z Unią Europejską. Polacy są niczym. Tu jest normalnie most nad nami. I to jest właśnie nasz problem. No ale pan wie, że taka sama sytuacja była rok temu, kiedy wjeżdżało zboże i wtedy polski rząd, pisowski, ten zły, porozumiał się ze Słowacją, Węgrami i tak dalej, zablokował i Bruksela musiała reagować, mimo że nie lubiła tego rządu, a ten rząd Tuska podobno lubi. Sam odpowiedział na to pytanie. To samo miałem panu powtórzyć dla widzów, dla słuchaczy. Tak, tamten rząd się podjął tej decyzji, przeciwstawił się Unii Europejskiej. Ten rząd nie chce się przeciwstawić Unii Europejskiej, a wręcz odwrotnie, to co jest na granicy, chłopcy teraz są właśnie, dopiero jedziemy tu, u nas ze zbiórki takie, gdzie mieliśmy taką, ale odprawę, rozmawiali, bo byli normalnie dwa razy busem, po dwie doby i to samo powiedzieli. Nasza policja, polska policja, milicja, jak on zwał, goni nas, rolników, z przejść granicznych. Przewoźnicy, dajmy na to, Ukraińcy, gonią nas przejść granicznych i służby tam mają, tych wszystkich firmy ochroniarskie, Cargo, ci wszyscy odbiorcy, potentaci też nas gonią z granicy. Kwestia jest tego, potężne samochody, ktoś im tam wyrzuca, to nie to za miliony, oni nawet się nie interesują tymi samochodami. Mają taki kapitał potężny tam ulokowany, że ciężko to jest
Nie, no, oczywista sprawa, tak, oczywista sprawa, że no, kapitał jest ogromny i tą siłą Polski, która do tej pory była, była siła państwa polskiego, które mogło zorganizować tego typu ruch. I teraz patrz pana, bo bardzo wiele osób głosowało przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, wyciągając różne niedoróbki, różne problemy tego rządu. One oczywiście obiektywnie istniały, ale tak, czy rzeczywiście... Ludzie, którzy głosowali przeciwko PiS-owi, nie zdawali sobie sprawy, że rząd Tuska oznacza pełną kapitulację przed Europą? Nikt w życiu się nie spodziewał, że oszuka nas ten środkowy twór. Nikt, ale jak tu pan się nie spodziewał? No wiadomo, że to jest ten sam człowiek, który cały czas robi to samo. Okej, ale właśnie do czego zmierzam? Nikt się nie spodziewał, bo młodzież została wyciągnięta, praktycznie przedział 18, 20, dajmy na to, no 30, o tak bym powiedział. Ostatnie dwa razy głosowanie, młodzież nie brała udziału w tym głosowaniu. Teraz została normalnie chwycona, udało się, dla Szymona Hołowni. I wszyscy liczyli, że to będzie PSL, to będzie chrześcijański, to będzie ludowy, to będzie wszystko to nie to. Nikt się nie spodziewał, że Hołownia z Kosiniakiem, Kamyszem znam, Hołowni nie, ale Kosiniaka znam, całą rodzinę, ojca jego, wszystkich. Nikt w życiu się nie spodziewał, że odwrócą się, jeżeli zostaną wygrane wybory, odwrócą się tak mocno od społeczeństwa. Trzecia droga z PSL-em. No i co teraz robić, proszę pana? Gdyby oni podeszli do sprawy, byli neutralni. Już nie mówię, że mają brać udział czy po prawej stronie z PiS-em, czy po lewej z Platformą Obywatelską. Neutralni, gdyby się stali, to już byśmy sobie poradzili w tym kraju. Natomiast... Tak zrobili krzywdę dla polskiego narodu. No i co teraz? Za 8 tygodni wybory lokalne. Kto będzie głosował na PSL? Nie wiem. Czatkują, budują się mocno. Jak nie było, na naszych terenach nie było wcale PSL-u, tak teraz PSL wystawia grupy na burmistrza, do sejmików, do samorządów, do powiatów. Wystawia. Nie było nigdy. U nas na naszym terenie pomorskim, bo ja jestem pomorskie, to można powiedzieć parlamentarzystę z PSL-u, to ostatni raz był Szatkowski, dziadek, Kalinowski dziadek, przepraszam nawet, Kalinowski, nie Szatkowski. To po nazwisku jeszcze Jarka Kalinowskiego z PSL-u, który poszedł do Europarlamentu. To praktycznie 4 chyba kadencji nie mieliśmy żadnego przedstawiciela PSL-u z Wybrzeża w parlamencie. No tak, ale PSL jest silny w samorządach lokalnych. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż ta sytuacja. Dzisiaj wicepremier i minister rolnictwa, rozumiem, na rządzie mają przedstawić sytuację i zaproponować jakieś ruchy, co by tutaj robić. Z tego, co pan mówi, wnioskuję, że nic nie zrobią, bo nie przeciwstawią się Unii Europejskiej. Ja jestem zawieszony w przedaszym dniem, no bo wczoraj o 15 ja nie, ale liderzy, no mój szef przykładowo samoobrony, Federacji Branżowych, Izb Rolniczych Samorządu i tam jeszcze ktoś, nie pamiętam, ci co są w kopie Kodzeka, mieli ustalić normalnie całą, jak ktoś mówi, co trzeba powiedzieć w Brukseli, jak chcę rozmawiać na tym odcinku. No, nie doszło do spotkania, często się Kętki nie podjął rękawicy. Ale jak to nie doszło do spotkania? Umówił się z panami, że przyjedziecie i pogadacie i on nie przyszedł? Spotkanie, ja byłem... Nie. Po prostu dzwoniliśmy tam, ja akurat byłem przy tej rozmowie, to nie to. I doszło, że nie będzie tego spotkania. No po prostu jest, powiedzmy szczerze, zerwane, o tak. Zerwane spotkanie i nie doszło. I przygotowy jutro jadą chłopaki do Brukseli i na dobrą sprawę, no co, będą płakać, to kęczerze spłaczemy, ale co chce polski rząd zrobić, jakie przejść informacje, jak wspólnie polski rząd chce rozmawiać z polskimi rolnikami, co by dało radę załatwić w Brukseli, przecież tam ci rolnicy też protestują, Czesi, Bułgarzy, Węgrzy, tam inne donacje, Niemcy, Francuzi, żeby z nimi rozmawiać, bo tam są wszystkie kraje unijne. Tej kopie Kożeka, to coś by może wywnioskowali. Ale polski rząd przeszkodowo nie daje żadnych argumentacji, co, jakie ma wizje na no tego załagodzenia tej całej sytuacji, która zaistniała. Okej, a czy panowie spotykacie się z kolegami z innych krajów, by nacisnąć na Komisję Europejską? No pod wpływem tej gnojówki, która płynęła tam brukselskimi ulicami, oni się cofnęli z ugorowania, tak? Okej, to jest ta kopa Kożeka, to jest na razie ta kopa Kożeka. I to jest normalnie, się odbywa regularnie, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. I tam jest 6 naszych organizacji.
to co wymieniłem. Tam jest samoobrona, tam jest ojczyzna, tam jest federacje branżowych, tam jest samorząd rolniczy izby, tam jest Solidarność Rolnicza i młodzi chyba rolnicy są na Centrum Zadowolonych Młodych Rolników, także tak. I właśnie jutro jest spotkanie. Jutro jest spotkanie, że można by było podyskutować z tamtymi rolnikami z tamtych krajów. Ale chcieliśmy mieć wspólną, jakąś normalnie decyzję podjętą z polskim rządem. No nie doszło do spotkania wczoraj. Może rząd nie jest zainteresowany i wtedy panowie musicie sami podejmować decyzję. No sami, no staramy się bokami, staramy się oddolnie z tamtymi związkami rolniczymi, z organizacjami, żeby się gdzieś spotykać. Z Czechami jakaś jest podjęta rozmowa, z Bułgarami jest podjęta rozmowa. Troszkę była wcześniej mocniejsza, później się trochę rozsypała, teraz znowu nawiązują chłopcy tam normalnie jakoś współpracą. No to jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, jak reagują tak zwani miastowi, którzy przyglądają się tym protestom. No na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, bo mówię, ten numer mój jest tam wrzucony jako koordynator na województwo pomorskie, o tego Solidarności, tych wszystkich strajków, nie strajków, bo my żeśmy to zgłosili jako Solidarność Rolnicza od 9, jak się nie mylę, lutego do 10 marca. I te moje nazwisko cały czas tam lata. To mamy 82% takich, no można powiedzieć, sondażowych poparcia, ale co najlepsze jest, bardzo dużo mamy telefonów, bardzo dużo, z całego kraju, z miasta, to nie to, że mamy wsparcie, jesteśmy popierani, gdzie protestujemy, co robimy, przywiozą nam kawę, herbatę, ciasto. Jest na razie duże przyzwolenie środowiska, no można powiedzieć, konsumenckiego, o tak bym to nazwał, miejskiego, konsumenckiego, to nie to, nie jako tylko braci rolniczy, ale tej drugiej strony. 82% zdradzę panu tajemnicę, chociaż pewnie to tak nie jest żadna tajemnica, że ogromna większość miastowych to ma dziadków na wsi. Doskonale rozumie, o co tutaj chodzi i też rozumie to, chociaż to jest ważne, no budowanie spoistości społecznej, że nie ma tak, że można wyłączyć jedną grupę społeczną, że można kosztem biedy jednej grupy społecznej sobie... O, chłopaki tu trąbią na całego. Tylko widzi pan, jest jedna zasada. Ja trochę mówię, już tam przeżyłem, bo ja już można powiedzieć emeryt, ale wilka ciągnie do lasu i lubię to, to muszę powiedzieć jedno. Najgorsze będzie to, jeżeli ludzie z miasta się odwrócą od nas. Że my im zaczniemy utrudniać tymi protestami takimi lokalnymi wielkimi rzeczy. A to, co powiedziałem, chcemy zrobić przygotowę na te dyskonta, dla tych supermarketów trochę utrudnić, żeby nasze produkty szły, no to policja, sądy wydają decyzje takie, że no, bo on straci 125 milionów, ale że chłop straci, to się nie liczy. I dziwi mnie, że taki wójt, burmistrz, że przygotował taką decyzję podejmuje. Mm-hmm. No to wróćmy jeszcze do tej lokalnej półki. Skoro Kołodziejczak to wymyślił, Kołodziejczak jest w rządzie, to niech Kołodziejczak tak to wprowadza. To znaczy Kołodziejczak, bardzo ciężko z nim się rozmawia. O Jezu. Nie dziwię się. Bardzo ciężko z nim się rozmawia, bo nie wiem, na jakiej on jest zasadzie. Czy dalej na... Michał się stworzył takim ciałem wykonawczym i na razie słucha się bardzo mocno premiera, bo widać, jak się gryzie z ministrem, ale nie odpuszcza nic. No cały czas jest przekonania swojego, że on jest nimi, z nami, chłopami, tu tego rozmawia pięknie, a wykonuje robotę, można powiedzieć, centralną rządu, a nie resortu rolnictwa. Ale tak jak spojrzymy na te wyniki wyborów z 15 października, to przecież wystarczyłoby tylko, żeby właśnie Trzecia Droga odeszła od koalicji z... Nawet nie trzecia, sam PSL. Sam PSL, tak, plus Konfederacja. Mamy nowy rząd i mamy nowy rząd jutro, który dba o narodowe interesy. No ja im tego nie będę mówił, ale pan może. Rozmawiamy, tylko powiem szczerze, na razie siedzi zacietrzewienie, że 8 lat byli gnębieni, nic im PiS nie popuścił, jak rządził. No miał większość wtedy jednolitą i nic im nie popuścił. Nie robił sobie współkoalicjanta. Ale nie ma pan wrażenia, że narodowe interesy są zagrożone? Takie interesy Polski, nie? To znaczy, wie pan, narodowe. Ja tu jestem, powiem szczerze, jestem taki trochę, jak to można powiedzieć, więcej patriota niż polityk, bo ja w żadnej polityce nie związany jestem, chociaż mam 67 lat. Jest pan Polakiem, ale wszyscy mamy te same interesy, tak, żyjemy w tym samym kraju. Z domu wyniosłem i właśnie o to chodzi, że dla mnie ojczyzna to jest raz, ojciec mnie nauczył, kiedyś miałem 10 lat, bo mi zmarł, ale nauczył mnie jednego, że tylko wojną
i granice są ustalane i krwią, nic więcej. A dopiero reszta, dopiero kobieta, dopiero życie, dopiero naród. Ale musi być podstawa. Trzeba mieć gospodarstwo, na czym tworzyć. To jest granice polskiego państwa. A tutaj się sprzedaje z bokami, wpuszcza się dzikich, jak to się mówi, przepraszam, że dzikich, bo może będę antysemita, źle odebrany, ale wpuszcza się normalnie ludzi normalnie z Afryki i innych rzeczy. Dla mnie osobiście jest to na 30 srebrników Judas sprzedał swoją ojczyznę. Sprzedajemy no ziemię, sprzedajemy wszystko, sprzedajemy normalnie, no, niszczymy zakłady produkcyjne, wszystko. Dla mnie to jest Judas na 30 srebrników. I to jest bardzo dobra okazja przy tych protestach, żeby właśnie pomyśleć trochę szerzej, nie tylko o rolnikach, ale o całym społeczeństwie. To nasze wszystkie interesy są zagrożone. Stanisław Anders, rolnik, tak? NSZZ Rolników i Dywianek Solidarności, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy panu i będziemy również jeszcze w kontakcie. Dużo zdrowia, życzę, szczęść Boże. Będziemy jak najbardziej. Tylko mam jedną prośbę, bo ja jestem bardzo słaby w tych sprawach, a dzisiaj w nocy lecę z takiego tam organizacji też rolniczej do Stanów, do Teksasu. Po piątym proszę ze mną się kontaktować. Po piątym, dobrze. W a dzisiaj dobrze. W nocy już wylatujemy. No to pięknie, zobaczymy, życzę miłej podróży. Teksas, bardzo pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się nisko. A jeszcze na naszym łączeniu jest pan Henryk Kowalczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, czy się słyszymy? Za chwileczkę będziemy się słyszeć, łączymy się w tej chwili. Proszę państwa, trwają w całej Polsce protesty rolników. Jak słyszymy, mają one jakby dychotomiczny charakter. Chociaż tak naprawdę sprawa jest jedna, sprawa dotyczy Unii Europejskiej, sprawa dotyczy obłędnej unijnej polityki rolnej, która ma podnieść ceny rolnictwa, która ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla w Europie, bo to jest jakiś ułamek emisji światowych, no ale religia to religia. Po drugie, elementem tego jest wpuszczanie do Unii Europejskiej tańszej produkcji, czy to z Ukrainy, czy z krajów Ameryki Środkowej. No i ta ogromna pomoc dla rolnictwa, którą Unia Europejska przez całe lata świadczyła, kończy się, no bo ta organizacja przestaje mieć pieniądze. Pieniądze w Unii Europejskiej zwyczajnie się kończą. Stąd kłopoty z wypłatami tych funduszy covidowych, stąd zwolnienie z wzrostu wielu głównych gospodarek Unii Europejskiej. Wszystkim tym się, wszystko to się skupia na rolnikach, którzy, no państwo doskonale o tym wiecie, ale może powiem dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy. No praca rolnika nie jest taką pracą jak normalne prace biurowe czy przemysłowe. Tutaj horyzont, cykl produkcyjny sięga roku co najmniej albo kilku lat. Rolnik planuje zasiewy, planuje hodowlę z długoletnim wyprzedzeniem i te inwestycje spłacają się wolno, no bo najpierw muszą chociażby dojrzeć i dojść do odpowiedniej wagi. Zwierzęta hodowlane, zwierzęta, które są krowy na przykład, muszą zacząć dawać mleko i to też dopiero potem jest zwrot inwestycji. Są oczywiście kredyty, wsparcie państwa dla rolnictwa. Tą nowością, którą było przez okres Prawa i Sprawiedliwości, było wsparcie nie tylko rolników i ich produkcji, ale też wsparcie dla przetwórstwa rolnego. Tu chodziło o to, by to przetwórstwo, które w okresie prywatyzacji w latach 90. 2000 zostało sprzedane firmom zagranicznym, wróciło do polskich rąk, bo wielokrotnie mieliśmy do czynienia ze zmowami, kiedy to firmy, które mają wielkie magazyny, wielkie chłodnie, wielką sprzedaż, również głównie za granicę, po prostu obniżały ceny polskim rolnikom, podwyższając sobie zyski. No, trzeba by tak zadziałać, żeby to nasze rolnictwo mogło samodzielnie produkować, samodzielnie sprzedawać. I ten pomysł pojawił się w pomyśle Michała Kołodziejczaka sprzed roku, czyli tej lokalnej półki żywnościowej. Pomysł niezły, warty wsparcia ponadrządowego, ponadpartyjnego. Powinniśmy wiedzieć, że jest, jak są półki azjatyckie
w różnych sklepach powinna być półka polska, półka lokalna, gdzie są produkty, które na przykład zostały wyprodukowane w promieniu, nie wiem, 50-100 kilometrów. To wydawałoby się oczywiste. No, po wyborach członek rządu, wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak jakoś o tym pomyśle zapomniał, ma ciekawsze tematy, ale też mówi swoim byłym wyborcom, rolnikom, że no, nic nie może, bo to jest tylko tutaj od reprezentacji. No to po co tam siedzi, tak? Naprawdę samochód z kierowcą, naprawdę gabinet z telefonem jest tak cenny, jakaś przyszła działalność polityczna, no ale jeżeli się tych problemów teraz nie rozwiąże, to tej działalności politycznej za bardzo nie będzie, tak? No bo najgorzej zirytować swój własny elektorat i najgorzej mówić ludziom, którzy kogoś wybrali na urząd, że no ja nic nie mogę, tak? No to konkretne, oczywiste pytanie jest to, po co tam polazłeś i może zrezygnuj, wróć, rób rzeczy, które możesz. Unia Europejska nie wydaje się, żeby była w jakikolwiek sposób przejęta tym, co się dzieje. Jeżeli pod ścianami i ulicami nie płynie brukselskich pałaców, wieży z kości słoniowej nie płynie gnojówka, to nie ma problemu. A my, proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszego programu. Wcześniej jednak czas na program informacyjny Piotra Kieragi. Państwu się należą wiadomości z kraju i ze świata.